Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Szanowni Wnioskodawcy. Jestem wieloletnim samorządowcem, sprawowałam funkcję wicemarszałka. Ze zdziwieniem obserwuję, że po raz kolejny mam do czynienia z ustawą, która nie ulepsza, nie pomaga, nie wspiera, ale ustawą, która dzieli. Ale chciałabym się jeszcze zapytać, dlaczego my po raz kolejny zamiast wędki dajemy rybę? Czymże różni się matka, która wychowała trójkę dzieci, w tym jedno dziecko, na przykład niepełnosprawne, od matki, która wychowała czwórkę dzieci? Pragnę przypomnieć, że tak naprawdę mamy 16 województw, a nie tylko województwo podlaskie. Wszystkie wasze działania są takie jakby plastikowe, bo jednorazowe. Weszliście na wieś i dzielicie środowisko gospodyń wiejskich. Jestem z tego środowiska. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją w oświacie i polskiej szkole. Co robi PiS? Zmienia prawo, aby ominąć prawo. Panie premierze, mamy też jutro i mamy też pojutrze.